Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was w kolejnym odcinku kanału ratowniczego. Na samym wstępie, jeżeli jesteś tu nowy, to pamiętaj o tym, żeby koniecznie dać suba. Jeżeli się ten temat podoba, ten content kanału się podoba, koniecznie daj suba, najlepiej z dzwoneczkiem, to nie przegapicie nowy materiał. A jeżeli ten odcinek będzie Ci się podobał, to daj lajka i mam nadzieję, że jeszcze tu wrócisz w kolejnych odcinkach. Dobra, nie przedłużając, słuchajcie, tematem dzisiejszego odcinka jest kwestia tego, czy jeżeli dostaniemy się do straży z ulicy, czyli z naboru z ulicy, czy jesteśmy w stanie zrobić dalej szkołę aspirancką oraz SGSP. Moja odpowiedź brzmi tak, to wszystko jest możliwe, ale jest uzależniony od kilku rzeczy. Więc tak, jeżeli na przykład, podaję przykład, dostajemy się z ulicy do straży, zaczynamy sobie pracować, to żeby pójść na aspirantkę, czyli zrobić zaoczną aspirantkę, która trwa rok, jest to kilka zjazdów w ciągu jednego roku, to musimy być wysłani tam przez naszych przełożonych, czyli w tym przypadku przez naszego komendanta. Co się musi stać, żeby nas komendant wysłał na taką aspirantkę? Powiem Wam, jak to wygląda przeważnie. Przeważnie to wygląda tak, że wysyła się ludzi, którzy mają jakiś czas służby, tak, już odpracowany. Można powiedzieć, że jest taka nieoficjalna kolejka, tak? Czyli osoby, które już ileś lat pracują, dostają szansę i mogą pójść na aspirantkę. Oczywiście nie wszędzie to tak jest stosowane, tak? Niektórzy pracują 2 lata, 3 lata, mogą pójść na aspirantkę. Są ludzie, którzy idą na aspirantkę w wieku, tam po przepracowaniu 16 lat. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że to po prostu komendant decyduje, kto pójdzie na tą aspirantkę, tak? I normalnie to wygląda tak, że na aspirantkę idą osoby, które w przyszłości mogą być dowódcami, znaczy w sumie będą dowódcami, bo powiedzmy wykazują takie cechy, dobre cechy dowództwa, ogarniają ogólnie temat tego całego pożarnictwa i nasi przełożeni wiedzą, że z takiej osoby będzie dobry materiał na dowódcę, więc pierwszym krokiem do tego, żeby z niego zrobić dowódcę, jest oczywiście wysłanie go na szkołę. A szkoła także jest taką w niektórych jednostkach opcją gratyfikacji osób, które osiągają jakieś tam sukcesy, wykażą się jakąś taką, można powiedzieć, spektakularną akcją, albo spotykają się też z czymś takim, że osoby, które osiągały wyniki sportowe na różnych zawodach służb mundurowych, także dostawały w nagrodę wysłanie ich na aspirantkę, więc na tą aspirantkę można pójść. Można pójść po 2 latach, można pójść po 5, można pójść po 10, można pójść po 20 nawet, albo można nie pójść w ogóle, tak? To wszystko zależy od nas i od komendanta. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, żebyśmy poszli na tą aspirantkę, to na tą aspirantkę nie pójdziemy, ale też nikt nas nie będzie na tą aspirantkę zmuszał. Więc jeżeli chodzi o samą aspirantkę, pójście na szkołę po naborze z ulicy jest możliwe i chcę, żebyście wiedzieli, że To, że się dostaniemy z ulicy, wcale nie odcina nam drogi do tego, żebyśmy na taką aspirantkę poszli. Oczywiście niemożliwe jest złożenie sobie papierów osobiście na tą aspirantkę i dostanie się tam, bo tak to nie działa. Po prostu musimy zostać oddelegowani z naszej macierzystej jednostki na szkołę aspirantów. Jeżeli chodzi o szkołę główną, ze szkołą główną wygląda to tak. Warunkiem, żeby pójść na szkołę główną, jest ukończenie aspirantki. Czyli żeby w ogóle zacząć myśleć o szkole głównej, musimy ukończyć aspirantkę. Zakładamy, że już tą aspirantkę skończyliśmy. Komendant nas wysłał na aspirantkę, skończyliśmy ją z wynikiem pozytywnym i teraz chcemy iść na Szkołę Główną Służby Pożarniczej do Warszawy. Co się wtedy dzieje? Wtedy, oczywiście jeżeli komendant na to wyrazi zgodę, tak, składamy papiery na szkołę główną i jeżeli nas przyjmują, wtedy jesteśmy także delegowani z jednostki na szkołę główną. Ile trwa kształcenie na szkole głównej? Jeżeli robimy pełną inżynierkę, to studia trwają 4 lata. Więc przez te 4 lata, chyba co 2 tygodnie średnio się jeździ na zjazdy, więc to są normalne studia. Jesteśmy delegowani na studia i przez 4 lata sobie tam jeździmy, oczywiście wszystko zaliczamy, no i na końcu albo to kończymy, albo tego nie kończymy, więc po ukończeniu tych studiów, oczywiście obronieniu swojej pracy inżynierskiej, dostajemy tytuł inżyniera oraz dostajemy pierwszy stopień oficerski, czyli młodszy kapitan. Więc jak sami widzicie, jest możliwe ukończenie aspirantki i jest możliwe ukończenie szkoły głównej,
ale niemożliwe jest ukończenie szkoły głównej bez aspirantki. Znaczy jest pewna opcja, ale to nie jest opcja stosowana przez podział bojowy. Ja tu się skupiłem głównie na podziale bojowym. Co do tej oficerki, jeszcze tak jak mówiłem, komendant musi nam przeważnie musi nam wyrazić zgodę, czy zgadza się na to, żebyśmy złożyli te dokumenty na szkołę główną, czy nie. No a jeżeli już złożymy, jeżeli nas przyjmą, to wtedy możemy zacząć takie studia. I jeszcze wrócę sobie do aspirantki i powiem, jak to wygląda. Z aspirantką to wygląda też tak, że na każde województwo, na te wszystkie jednostki przypada co roku, przydziela się ileś tam miejsc na tą aspirantkę. Podaję przykładowo na jednostkę z miejscowości X, na komendę z miejscowości X przypadło 5 miejsc na aspirantkę, tak? W tej jednostce powiedzmy jest 60 strażaków, którzy potencjalnie mogliby na taką aspirantkę iść. I trzeba z tych 60 osób wybrać 5 osób, więc czasami to jest takie trudne zadanie. Jednym to będzie odpowiadało, innym to nie będzie odpowiadało. Takie są realia. Jedni są z tego niezadowoleni, inni są z tego zadowoleni. Chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że to nie jest tak, że ta ilość miejsc na aspirantkę jest nieograniczona i każdy się tam może zgłaszać. Po prostu liczba miejsc jest ograniczona. Komenda dostaje określoną liczbę miejsc, no i z tych miejsc trzeba po prostu wytypować kilka osób. Jakie to typowanie jest, w każdej jednostce jest to inaczej, innymi kryteriami się kierują. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że możliwa jest ścieżka awansu na aspiranta, a następnie na oficera. To tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądnięcie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście dajecie pytania w komentarzach. Ja Wam na to pytanie odpowiadam w formie filmu albo komentarza. No i oczywiście, jeżeli się temat podobał, odcinek się podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie dajcie suba, najpierw z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!